Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin. W pozostałych rolach według powieści Feliksa Caineta Prawo do narodzin. Adaptacja. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza. Produkcja. Przyjaciółki dopytują, czy to uczcimy. Oczywiście, że tak. Wydamy wielkie przyjęcie, żeby uczcić naszą rocznicę ślubu. Będzie to jedno z tych wspaniałych przyjęć, jakie urządzaliśmy, zanim się to wydarzyło. Czy musisz przypominać? A umiesz zapomnieć? Nie, ale się staram. O co chodzi? Proszę wybaczyć, pyta o pana jakiś człowiek. Mówi, że przychodzi z polecenia Marii Dolores. Maria Dolores, nareszcie. Dzięki Bogu. Niemożliwe. Ona nie żyje. Wiedziałam, że się skontaktuję. Rafaelu. O co chodzi? Nie, nic. Sam z nim porozmawiam. Muszę wiedzieć, chce rozmawiać ze mną. Idź do siebie, powtórzę ci wszystko. Dzień dobry, don Rafael del Junco? Tak. Przynosisz wiadomości od Marii Dolores? Jesteśmy z tej samej wioski. Ostatnio, kiedy przyjechała na groby, opowiedziałem jej o mojej biedzie i że chciałbym wyjechać do pracy w porcie albo na plantacji. Poradziła mi, żebym się zwrócił do pana i powołał się na nią. Dziewczyna, która otworzyła mi drzwi, powiedziała, że Marii Dolores nie ma, więc poprosiłem o rozmowę z panem. Kiedy to było? Kiedy widziałeś Marię Dolores? Kilka miesięcy temu. Ale nie mogłem przyjechać od razu. Musiałem uzbierać pieniądze na bilet, no i żeby zostawić coś rodzinie. Jestem silny. Całe życie pracowałem od świtu do nocy. Na wsi zostawiłem dużą rodzinę. Dobrze. Jeśli poleca cię Maria Dolores, to mi wystarcza. Jeszcze dzisiaj wyślę cię na plantację i polecę zarządcy, żeby cię zatrudnił. Przyjdź po południu po list i pieniądze na podróż. Ratuje mi pan życie, mnie i moim dzieciom. No dobrze, wstań. Tak. Kiedy wróci Maria Dolores? Muszę jej opowiedzieć i podziękować. Maria Dolores już u nas nie pracuje. Nie zostawiła adresu, nie wiemy, dokąd wyjechała. Wyjechała? To niemożliwe. Dlaczego? Mówiła, że tylko śmierć może ją zabrać z pana domu. Tak. Śmierć. Słucham, proszę pana. Skąd pochodzicie?
z małego rancha w Sotavento. Wioska nazywa się San Lorenzo. Maria Dolores ma jakichś krewnych? Nie, nawet jej matka chrzestna nie żyje. A więc nie sądzisz, że tam wróci? Tylko na groby. W każdym razie, gdybyś się czegoś dowiedział, albo ktoś z wioski miał wiadomości, daj mi znać. Czekam na ciebie po południu. Dziękuję, don Rafaelu. Niech Bóg błogosławi pana i pańską rodzinę. Jest pan najlepszym człowiekiem na świecie. Nie ma krewnych. Nikogo nie zdziwi jej nieobecność. Nie chciałem ci zrobić krzywdy, Mario Dolores. To przeznaczenie. Co ci powiedział? Nie wspominaj nic Marii Elenie. On przyjechał w poszukiwaniu pracy z polecenia Marii Dolores. Nie wie nic, co mogłoby naprowadzić na jej ślad. Nie martw się. Wkrótce ją znajdziemy. Przepraszam, za co? Myślałam, że ciebie to nic nie obchodzi. Że wolałbyś, żeby ona się nie odnalazła. Wybacz. Nasza córka cierpi, ja razem z nią. Ileż zła narobił ten bydlak. Kiedyś się z nim policzę. Przepraszam, ale prosił pan, by zawiadomić o przyjeździe zarządcy. Już idę. Zjemy później. Pójdę z nim do banku i polecę mu tego współziomka Marii Dolores. Dobrze, na razie. Kiedyś się policzę z tym bydlakiem. Dlaczego musimy przerwać podróż poślubną? Bo natychmiast muszę zająć się interesami. Zadzwoń do Ramona i poproś go, żeby pojechał do Veracruz. Nie. Mówiłeś, że jest twoją prawą ręką. Głową firmy jestem ja. Mam kontakty w Veracruz i nie mogę stracić tego interesu. Pieniądze nie są najważniejsze. Dla mnie są. Mamy ich więcej, niż możemy wydać. Są twoje i twojego ojca. Chcę zarobić swoje. Mam do tego prawo. Nie przeszkodzisz mi. O co chodzi? Nie wiedziałam, że jesteś taki ambitny. Czy to źle, że chcę dojść do czegoś? Nagle odczułam strach. Nie gadaj bzdur. Zacznij się pakować. Zaufaj mi. Tak, Alfredo, ufam ci. Ufam ci, Alfredo. Marzyłem o tej chwili. Proszę, zrozum mnie. Nie, proszę. Nie. Czy nigdy o tobie nie zapomnę? Wejdź, wujku, mama zaraz wróci. Dokąd poszła? Do krawcowej. Ja miałam wczoraj przymiarkę, a mama dzisiaj. Przygotowania do przyjęcia? Nie mamy chwili wytchnienia. Ojciec sprowadza orkiestrę aż ze stolicy. Stronie od kontaktów towarzyskich, ale nawet do mnie dotarły plotki o tym przyjęciu. Ojciec wrócił z Meksyku wczoraj po południu. Był tam cały tydzień, chyba nie tylko w interesach. Jak to się dzieje, że wiesz o wszystkim?
Przed tobą nie da się niczego ukryć. Powiem ci coś, przyrzeknij, że nikomu nie powtórzysz. Słowo. Gdy ojciec się rozpakował, zostawił drzwi otwarte. Przypadkiem przechodziłam. Oczywiście, przypadkiem. Widziałam, jak wkładał do kasy pancernej trzy piękne pudełka. Co o tym sądzisz? Wydaje mi się, że jednym z powodów podróży do stolicy było kupienie prezentu dla mamy. No i dla nas. Widziałam trzy etui z czerwonego aksamitu. Muszą zawierać jakieś cudeńka. Znając hojność twojego ojca... Nie mogę się doczekać soboty. Przyjdziesz? Oczywiście. Nie jestem co prawda bywalcem salonów, ale chodzi o moją siostrę. Jak ona się czuje? Lepiej. Powinien ją zbadać inny lekarz. Nie masz zaufania do wujka Alejandra? Jest wybitnym lekarzem, ale opinia innego specjalisty nie zaszkodzi. Stan Klemencji znacznie się pogorszył. Jesteśmy wykończeni, a to za sprawą Marii Eleny. Ona też mnie martwi. Dlaczego twój ojciec, zawsze zasadniczy i rygorystyczny, pozwala, by Maria Elena odcięła się od wszystkich? Ojciec błagał ją i nalegał, by się tak nie zachowywała, ale bez skutku. Doszedł do wniosku, że lepiej zostawić ją w spokoju. Dlaczego ona się tak zachowuje? Co wydarzyło się w Hiszpanii? Co się dzieje? Zwariowała. To smutne, ale prawdziwe. Zwariowała. Witaj, Jorge. Nie wstawaj, ja tylko na chwilę. Napije się pan czegoś? Dziękuję. Jestem umówiony z Rafaelem na partyjkę szachów. W moim wieku nie powinno się nadużywać kawy i alkoholu. Co u ciebie? Dziękuję. Czytałem w jakimś piśmie amerykańskim, że twoje wykłady w Waszyngtonie cieszyły się powodzeniem. Zostały dobrze przyjęte. Miałem szczęście, że wśród słuchaczy byli Latynoamerykanie. Skąd ta skromność? Tutejsza prasa też nie pisała o twoich sukcesach. Powinieneś się zareklamować, przekazać kilka amerykańskich recenzji. Nigdy nie dbałem o to. Tak naprawdę nie zależy mi na tym. Chcę tylko, by moja praca odniosła skutek. Bronię naszej tożsamości narodowej, przeszłości i tradycji. Obecny rząd stawia sobie podobne cele. Udzielili ci pomocy? Gubernator sponsorował moją podróż do Stanów. Jak długo tam byłeś? 3 miesiące. Wczoraj wróciłem. Jak się miewa Maria Elena? Dobrze. W porządku. Nie widziałem jej od dnia, kiedy spotkaliśmy się w klinice. Nie pożegnała się. Przekazała przez Matyldę, że zobaczymy się po moim powrocie. Zobaczysz ją w sobotę. W sobotę? Na przyjęciu z okazji rocznicy ślubu jej rodziców. Dostałem zaproszenie. Naprawdę, doktorze, to... Co? Chciałbym z nią porozmawiać sam na sam. A nie na przyjęciu w obecności tylu osób.
Dom jest tak olbrzymi, że znajdziecie zaciszny kąt, żeby porozmawiać. Przyjdź koniecznie. Mam przeczucie, że w sobotę wieczorem wydarzy się coś dobrego. Dobrego dla was. Proszę. Co to za nowe szaleństwo? Jak mogłaś powiedzieć matce, że nie weźmiesz udziału w przyjęciu? Jeszcze pytasz? Czy jestem w nastroju do zabaw? Nie masz nastroju do niczego. Siedzisz tu od 6 miesięcy i nie obchodzi cię, co o tym mówią. Ale mnie obchodzi. Nie powinnaś nam tego robić. Mam pozycję, opinię szanowanego człowieka i muszę dbać o nią i o przyszłość twojej siostry. Ona nie ponosi winy za to, co zrobiłaś i co robisz. A jak mogę zaszkodzić Matyldzie? Wszyscy mówią, że oszalałaś. To był twój pomysł, żeby wytłumaczyć mój wyjazd do Hiszpanii. Pamiętam, choć wolałbym zapomnieć. Myślę o wszystkim. Także o Matyldzie, która nie ma narzeczonego, bo pretendenci do jej ręki obawiają się, że obłęd starszej siostry dotknie i ją. Tak mówią? Nie wprost, ale mam sposoby, aby dowiedzieć się, dlaczego nikt nie stara się o rękę ładnej i szanowanej dziewczyny. Sama tego nie chce. Jest zakochana, ale bez wzajemności. Co ty mówisz? Prawdę. Od dawna przeczuwałam. Obserwuję ją i jestem pewna, choć gdy zapytałam ją, odmówiła odpowiedzi. To przypuszczenia. Szukasz usprawiedliwienia. Wiesz przecież, że wynająłem prywatnych detektywów. Nie szczędziłem kosztów. Szukali Marii Dolores w całym kraju. Nie udało się jej odnaleźć. I mojego dziecka. Twoja matka jest chora, a mimo to dokłada starań, by wyglądać na wesołą i zadowoloną w rocznicę naszego ślubu. Nie sprawiaj jej kłopotów. Nie zasłużyła na to. Zgoda. Zrobię to dla niej. Tylko dla niej. W porządku. Wiem, że robisz to tylko ze względu na nią. Chciałbym ją widzieć uśmiechniętą i zadowoloną, choćby przez kilka godzin. Poza tym zadamy kłam plotkom o twoim obłędzie. Zostaw mnie. Chciałem, żebyś powiedziała, że przyjdę. Czy to nie starczy? Wystarczy. Musisz być już duży. Tyle czasu minęło. To już nie pasowałoby. Gdzie jesteś, Maria Dolores? Gdzie jesteś? Dziecinko, chyba oszalałam. Wyraźnie słyszałam głos twojej mamusi. Pytała, gdzie jesteś, Mario Dolores? Nie myśl, skarbie, że nie wiem, jak ona cierpi. Tyle razy chciałam ją zawiadomić, gdzie jesteśmy. Poprosić Don Alfonsa, żeby napisał do niej list. Ale on myśli, że twoja mamusia nie żyje. Tak, kochane słoneczko. Jeśli tam wrócimy, umrzesz, bo jest na świecie bardzo zły człowiek, który nie chce, żebyś żył. Poza tym przysięgłam Brunowi na Najświętszą Panienkę, że nigdy nie zbliżę się do twojej rodziny. To była przysięga. Tylko tak mogłam cię uratować, mój skarbeczku. Wiem, że ona cierpi. Ale powinna wiedzieć, że przy mnie niczego ci nie brakuje. Niczego poza miłością mamusi. Biedna panienka. Jak ona się czuje?
¿Cómo estará, Dios mío? Adelante. Proszę. Goście zaczęli się schodzić. Tak, już idę. Mario Eleno, to dla ciebie. Wręczyłem już prezent twojej siostrze i matce. Włóż to dzisiaj. Maria Dolores mówiła, że szmaragdy pasują do moich oczu. Przestań o niej mówić. Ona i mój syn to jedyne istoty, które się dla mnie liczą. Ale dziś wezmę udział w tej farsie zorganizowanej dla towarzystwa, na którym tobie zależy bardziej niż na szczęściu córki. Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska, Studio Publishing. El momento de vivir.